Dzisiaj zaprezentuję Wam panel słoneczny, przenośny panel słoneczny marki Dokio. Tutaj jest fajny pokrowiec gratis do niego. Jest na graty, można tutaj wrzucić kabelki do środka. Później Wam pokażę, jeszcze są dostarczone akcesoria do niego. To wrzucę zdjęcia na ekran teraz. Więc jako pierwszy jest mały, klejny sheet controller. Tani chiński szmelc, PWM. Od biedy. Może być, nawet ma USB. Można sobie podładować powerbanki. Tutaj dwa guziczki i nic więcej. Panel, bateria i load. Jest napisane, że nie musi być podłączony do baterii, żeby ładować cokolwiek. USB. Czyli się nie spali. Ło, to nie jest wcale taki shit. No dobrze, next. Teraz pokazywać wszystko po kolei, może wyjadę z całą Samarą. Narożniki, fikimiki, żeby jak będą obrympane rogi w panelu, możemy sobie podmienić. Next. Dawaj, wychodź z tej Samary. Końcówka, możemy podłączyć do tego wyjścia load z tego kontrolera. Już go spakowałem. Go sprzedawał. Tutaj podpinamy. No, ktoś z kapora pocisnął. Dalej, końcówki, jeśli mamy różnego typu powerbanki, solar generatory typu Jackery, Blue Yeti i te inne, Renogy, to możemy sobie, albo do laptopa, żeby go skopcić. Tutaj główny kabel ładujący i wtedy no, przejściówka i ładujemy sobie Apple'a, czy tam gruszkę. No i jakbyśmy byli w terenie, a nasze auto nie chce odpalić, bo za dużo subwoofera żeśmy dawali czadu, to możemy sobie szybko kleszcze podłączyć pod aku i jak będzie dobra pogoda, albo nawet nie, bo one też ładują, możemy pocisnąć sobie nasz akumulator. To wszystko, co jest w zestawie. Jest to panel 200-watowy. Są wersje 100-watowe również. Monokrystaliczny. Są jego parametry. To też wrzucę na ekran. Końcówka jest XT60. Chcę, kurwa, żeby... Jak się z tym produkuje, kurwa? Tu już uda nam się rozłożyć ten panel. Wyjeżdżamy z nóżkami na końcach. Motylki. I cyk, tak to się prezentuje. Siedemnasta 20. Początek czerwca, słońce już jest, no ja wiem, 40 stopni od horyzontu. Chciałbym zmierzyć teraz jego wyjście. Powinien mieć około 18 V na open circuit. Jest ponad 20 V, 20-45. Okay.
nie spodziewałem się, że z tej strony jest wtyczka, gniazdo. W sumie mogłem się spodziewać, bo w końcu jest to wyjście prądu. Dlatego trzeba zrobić małą modyfikację. Nie ma to jak MacGyver. Nie mam teraz w terenie niczego, co by mogło mnie uratować. Dlatego jest taka modyfikacja. Okej! Mamy radę. Cudownie. Okej, zapraszam tutaj. Jest w tej chwili zachmurzone niebo. Wchodzi 19,7. No i 0 amperów. Że jest bardzo fajnie. 15 V 5,3. Zobaczmy, jak to wygląda na BMS-ie. BMS mówi, że wchodzi 5 amperów. Przy tak zachmurzonym niebie 7 amperów, 8, 8,2 ampera. Dokio, 200 W. Panel jest przysłonięty. Taka część panelu jest przysłonięta. Nadal 3 ampery, ale słońce zanika. Jest dzisiaj pochmurno. Znowu wychodzi słońce. Częściowo przysłonięty panel nadal generuje jakąś tam ilość prądu. Zabieram teraz szmatę. No i widać znaczny wzrost. Przypływ energii z kosmosu. Darmowa energia, która nie jest darmowa. Śmiać mi się chce, gdy ludzie mówią, że to jest darmowa energia, za którą trzeba grube pieniądze zapłacić najpierw, żeby to działało. A potem mówią, jest darmowa. A po 15 latach, że się zwraca. Tylko, że po 15 latach już ogniwa są do wymiany i trzeba kolejne pieniądze wywalić. Zasłaniam panel z drugiej strony i wynik, rezultat jest taki sam. Schodzi do 3,6 ampera. Nie ma czystego nieba, jest kompletnie zachmurzone. Zabieram bluzę i wchodzi energia z kosmosu. Darmowa energia. Ludzie, kupujcie panele. 6 ampów przy takim słońcu, jak dla mnie, zimową porą. Nie wziąłem termometru, żeby zmierzyć, jaka jest temperatura paneli, ale są przyzwoicie ciepłe, cieplejsze od ciała. Jeżeli się podobało, ludzie, kupujcie panele, darmowa energia. Zapraszam do lajkowania, subskrypcji i reszty tam. Wysyłajcie mi pieniądze na konto. Elo. Co bym się panele...